Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie, dzisiaj takim troszeczkę na słodko, bo zrobiłam dwie rzeczy, w tym jedna nowość, której jeszcze nigdy nie robiłam, dwie rzeczy na słodkości. Zacznę od tej znanej Wam wszystkim, to jest czekoladownik. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj gaj oliwny z UHK Galery. A tutaj mamy coś z Galerii Papieru, ale nie pamiętam. A teraz nie mam czasu tego latać, sprawdzać. Kwiatuszki z Foamiranu, te trzy to robiłam sama, a te pomarańczowe różyczki dostałam od Emmy kiedyś jeszcze na wymiance. To są te moje bukieciki, tu jest jeden, tu jest drugi. No i listeczki i troszeczkę tych takich zielonych kuleczek. Tutaj z wykrojników listeczki, takie zawijaski. No i czekoladownik prezentuje się w ten sposób. Z tyłu, ojejku, naklejam do góry. Super. Z tyłu też jest ta kolekcja, a tutaj w środku taka długa wstęga mi się zrobiła. Już ją rozwiązujemy. W środku miejsce na czekoladę wygląda w ten sposób. To są wszystko te same kolekcje z Galerii Papieru i UHK Galery. O. I tutaj wchodzi nam swobodnie czekoladka. Także tak wygląda czekoladownik, który zrobiłam. No i zrobiłam coś nowego. To jest takie opakowanie na bombonierkę. Nie wiem, czy Wam się mieści w kadrze. Tak nie do końca, no ale mówię, mam połamany ten statyw i... Także tutaj te niebieskie różyczki robiłam sama. No i resztę widzicie, małe sweethearty z wykrojników, listeczki. Tutaj mamy pod spodem tą taką siateczkę. Tutaj jest Temple, the best things in life aren't things. I to jest chyba Temple ze Scrapberries. To jest przyklejony, tak, nie wyjmuje się go. I tutaj są dziurkaczem Marty Stewart. Gdzie niegdzie kropelki zrobione z Glossy, akcent. Tutaj mamy wstążeczkę i ćwieka. No i to jest coś takiego, że mamy tu schowaną bombonierkę. Takie. Taka osłonka na bombonierkę. Wydaje mi się to być fajnym prezentem dla kogoś. Takim spersonalizowanym. Mi się bardzo podoba, jestem z tego bardzo dumna. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam też się podoba. No i to w zasadzie byłoby tyle z tych słodkości na dziś. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!